Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam do wysłuchania okienka lirycznego, którego gościem jest Zbigniew Sienkiewicz, muzyk wileński, dobrze znany wilnianom jako wieloletni uczestnik zespołu Kapela Wileńska, koncertujący też jako solista i wykonawca wielu szlagierów w klubie miłośników pieśni miesiadnej oraz wielu własnych recitali, nie tylko utworów muzyki popularnej, ale także kolęd i pastoralek. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wilno. Zamilowanie do muzyki i tworzenie czulej i miłej atmosfery w miejscach, gdzie pana noga stąpa, zdaje się być wyssane z mlekiem matki. Bo tak jak pan potrafi wnieść przyjazne nastawienie do otoczenia, w którym przebywa, nie każdemu się udaje. Pan nie gwiazdoży, chociaż może mieć do tego prawo, a jest pogodną i przyjazną osobowością. Czy takie nastawienie do ludzi wyniósł pan z domu, w którym się urodził? Czy to jest cecha charakteru, który się panu genetycznie udzielił? Ja myślę, że no oczywiście kształcimy się, człowiek ciągle się uczy. Ja no należę do tych, co lubi podpatrzeć, lubi czegoś się nauczyć, wziąć jakiś dobry przykład. Czy będąc gdzieś przy spotkaniach, no bardzo fajnie, kiedy człowiek coś znajduje, z czego można brać przykład i potem to gdzieś wciela w jakieś, w swoje życie już, w moim wypadku na koncercie, czy jeszcze gdzieś. I na tym chyba różnimy się, że dobrze byłoby, gdyby wszyscy ludzie z otoczenia, no wszystko na ogół, co otacza, z każdego spotkania, z każdego filmu, z każdego koncertu, z każdego napotkanego człowieka na swojej ścieżce, żeby człowiek zawsze brał jakieś dobre przykłady, jakieś dobre wnioski. I przecież, no właśnie przez to byłby ten piękniejszy, na pewno piękniejszy świat. W szkole muzycznej uczył się pan grania na skrzypcach. Natomiast w chwili obecnej jest pan multiinstrumentalistą. Czy to oznacza, że ciekawiły pana nie tylko możliwości skrzypiec, czy być może szersze spektrum władania instrumentami muzycznymi ma korzystniejszy wpływ na samorealizację muzyka? No jakoś inne instrumenty, na których też potrafiłem coś zagrać, jakoś tak po trochę zapuszczam wszystko na rzecz gitary. Dla gitary oddałem teraz, oddałem wszystkie takie zielone światło. Sama gitara króluje teraz. No i to też nie znaczy, że mimo to, że tam godzinami i długo gram na gitarze, jednak no, żeby rozwijać się, żeby kształcić się, no, mistrzostwa takiego grania na gitarze, to jednak no, trzeba konkretnie w tym kierunku grania na gitarze, trzeba no, ogrom pracy włożyć. A ja jednak teraz no, doszłem do wniosku, że najważniejszy dla mnie jest przekaz taki przez piosenkę, przez śpiewanie. I gitara tylko jest jako instrument, który służy do dogrania, obegrania, do... Pod samą gitarę przecież można i koncertować, i w towarzystwie zagrać. Gitara jest taki tym wspaniały instrument tym, że jako akompaniament do biesiady, do piosenki, takie towarzyskie, kiedy mamy gdzieś tam zaśpiewać wszyscy wesoło przy stole, czy na ludową nutę, szladzieweczkę do laseczka, czy na jakąś podwórkową przypomnieć piosenkę retro, czy nawet jakie współczesne też tam szlagiery, to co daje się zaśpiewać, to no to gitara jest ten instrument. Od 1995 roku uczestniczy pan w działalności artystycznej zespołu Kapela Wileńska. Jaka droga przyprowadziła pana do tego zespołu? No droga taka, że obserwowałem kapelę od samego początku, jak ona powstała, będąc słuchaczem, no takim wiernym, bo jednak należałem zawsze do ludzi, którzy, do Polaków, tu naszych wileńskich, którzy uczestniczą w takim różnym życiu kulturalnym, czyli że koncerty i wszystkie wydarzenia, wszędzie byłem, z małżonką oczywiście, z kolegami i tak samo na koncerty kapeli, to nie mogliśmy przypuścić żadne. Może pani przypomni, jak nazywała się ta kawiarenka w takich suterynach w piwnicznych na ulicy Konarskiej, koło Konarskiego Ryneczku Kwiatowego. Kawiarenka była w dole i tam kapela
nieraz takie, dawała koncerty. To była malutka kawiarenka, taka półpiwnica to była chyba, czy w ogóle piwnica, i tam ludzie gromadzili się i słuchaliśmy chyba bez nagłośnienia, to było bez nic, bo to bardzo małe było i te koncerty były wspaniale. Zachwycałem się chłopakami i kiedy otrzymałem zaproszenie, bo był taki moment w kapeli, kiedy trochę chcieli chłopacy odświeżyć kogoś, zaprosić nowego, może tam zabrakło też jakiegoś głosu, śpiewu czy instrumentu, bo jednak tam jakieś były takie minimalne, ale rozpady, no przykładowo Artur Plokszto poszedł do polityki, no jak kapela żartuje, że go wydelegowała do Sejmu od kapeli. No i właśnie już banjo, gitara, już trzeba było, żeby ktoś to zagospodarował, a że byłem też śpiewający, a znaliśmy się ze szkoły, a w szkole w Syrokomlówce wtedy, dziewiętnastka tam tak zwana wtedy, no też w życiu szkolnym czas od czasu zawsze byłem, czy przy pianinie komuś akompaniowałem, czy sam, czy gitara też to, czyli że mnie szkoła też znała jako takiego chłopaka związanego z muzyką, z gitarą, no czyli że grający, śpiewający, i otrzymałem zaproszenie od Romka Piotrowskiego, naszego kapelmistrza, kierownika, czyli że kapeli. No i oczywiście bez namysłu przyjąłem to zaproszenie, z czego jestem bardzo, bardzo dumny, bardzo, bardzo wdzięczny, wdzięczny Bogu, że sprowadził mnie z kapelą, bo z kapelą zwiedziliśmy szeroki świat, a już na przykład Polskę to raczej lżej wyliczać miasta, w których my nie byliśmy, niż te miasta wyliczyć, w których kapela była, a wyjazdy to są przede wszystkim spotkania z ludźmi, spotkania z organizatorami, z artystami, na przykład dużo czego też mogłem nauczyć się od kolegów z kapeli, od Jurka Garniewicza, świętej pamięci, który już nas zostawił, odszedł, jednak czas swoje nieubłagalnie robi, no i kiedy człowiek jest w rozkwicie lat, to po prostu tak pomalutku trochę robi się starszy. Ale kiedy człowiek już był starszy, to niestety przychodzi czas, że musi po prostu pożegnać się, po prostu odejść. Miałem czego nauczyć się. My wszyscy od Jurka Garniewicza, bo to był taki artysta z dużej litery, właśnie wielkim przykładem też był dla nas. W dobie obecnej w pana dorobku artystycznym już się zarejestrowało kilka płyt. Czy w najbliższym czasie zaskoczy pan swoich fanów krążkami z najnowszymi utworami? Jeśli tak, to kiedy można tego oczekiwać i gdzie odbędzie się prezentacja nowo wydanej płyty? Jeżeli dokładnie, to mogę się poszczycić tylko jedną płytą i tą właśnie płytą Kolęd. Zacząłem od wydania płyty Kolęd, bo nie miałem jeszcze repertuaru swego, a sięgnąłem po kolędy, bo to jest gotowy materiał, gotowy pomysł, który trzeba było tylko skierować, nadać temu jakieś brzmienie, jakiś styl. Wybrałem taki styl, taki lekkiego jazzu, pop jazzu, przez to jest to takie ciekawsze, nie jest taki zwykła pop, tam jakieś disco jakieś tam, czy w stylu disco polo, a jednak z tą nutką takiego jazzu, przez to jest takie szlachetniejsze, ciekawsze brzmienie. Może mam nadzieję, że z upływem lat chyba nie tak nadoje ta muzyka, te rytmy właśnie, które tam wykorzystaliśmy w tej. A drugą płytę, no właśnie dla niej trzeba było już trochę poświęcić czasu, popracować, bo jednak płyta, piosenki składają się przecież, kilka takich jest spraw, takich jak tekst, takich jak sama muzyka, pomysł muzyczny, czyli że, a jeszcze bardzo ważne jest całe brzmienie, cały styl nadać temu, bo każdą melodię można zagrać, zinterpretować w najprzeróżniejszym stylu, można zagrać to rockowo, elektronowo, gitarowo, czy na kogoś wzorować się trzeba, ktoś, jakieś inspiracje, no mnie inspiracją zawsze służyły czerwone gitary, ale nie te oczywiście, co teraz przyjeżdżają, bo to nie są już całkiem gitary, to są ludzie tylko grający utwory czerwonych gitar. I co dziwnego, że jeszcze cecha każdego śpiewającego musi mieć głos. Chyba jak przyjmowali ich do zespołu, muszą śpiewać głosami Seweryna Krajewskiego, bo inaczej by ich tam nie przyjmowaliby.
to czyli, że ten prawdziwy Seweryn też inspiracją zawsze mnie był melodyjności, brzmienia, właśnie gitary zawsze musiały być. No to właśnie przyszedł czas, że teraz z wielką przyjemnością, satysfakcją chcę powiedzieć, że dosłownie za miesiąc, dwa, tak myślę, maksimum, no bo z jesieni mówiłem tuż po Nowym Roku, teraz już mówię wiosną. Mam nadzieję, że nie będę mówił już na jesień, ale wiosną, bo utwory są... Jeden utwór został mi dopisać tekst i już 12 utworów mam i już muszę wydawać płytę, która chyba będzie się nazywała Niech gitary grają. W taki sposób ją nazwę. Super. Panie Zbigniewie, słuchacze Okienka Lirycznego z pewnością chcieliby usłyszeć kilka utworów w Pana wykonaniu w studiu Radio Wilno. Czy mógłby Pan spełnić ich oczekiwania i zaprezentować kilka utworów? Z milą chęcią, no nie wiem czy kilka, ale jeden na pewno, bo przyszykowałem właśnie, on taki będzie się nazywał Niech gitary grają. To piosenka, która właśnie z tej płyty jest, i tak płyta będzie się nazywała. A, tu prawda i muzyka i tekst są moje. A w tekście chciałem poruszyć, dodać otuchy, nadziei, że nie wszystko stracone, nie wszystko się zapomina, ludzie mają jakieś marzenia, jakieś z lat młodości, jakieś tam niedopisane, niedograne, niedośpiewane jakieś piosenki, gdzieś na strychach kurzą się gitary, akordeony, czy jakieś inne instrumenty, to chcę zaprosić, namówić, żebyście ludzie sięgnijcie po te instrumenty, przetarć kurz, może zmienić struny i dać trochę czadu, od razu posadzić rodzinkę swoją, na drugą już próbę sąsiadów można zaprosić i coś potem razem zaśpiewać. Szanowni słuchacze naszego programu, drodzy miłośnicy kultury wileńskiej, zapraszam do wysłuchania mini-koncertu, który pan Zbigniew za chwilę zadedykuje dla państwa. W starym domu życie toczy się po cichu, a na wiosnę znów zakwitnie ojca sad. A gitara zakurzona gdzieś na strychu czeka, by zobaczyć znowu wielki świat. Więcej wiary, więcej tchu, niech gitary grają dla nas teraz tu. Nie zliczę, ile długich lat minęło, ile zysków miałem, ile miałem strat. I dlaczego we mnie kiedyś coś przysnęło, że czekałem na to tyle, tyle lat. Piosenka Niech gitary grają.
A teraz zaśpiewam piosenkę, w której wszystko się zaczynało, ona się nazywa Gdy przyjdą lepsze dni. Wtedy życzyłem, żeby z pandemii szybciej wyszlibyśmy, kiedy świat był pogrążony, a teraz myślimy już nie o pandemii, a myślimy jeszcze o gorszej sprawie, tak jak wojna, i ciągle nam chce się życzyć, żeby przyszły lepsze, dobre dni. Kiepski film, a my aktorzy w nim. Akcja znowu plan, jakiś odskok z czterech ścian, a potem znów czegoś brak. Dlaczego tak? Tak nie może zawsze być. Dobra myśl i dobra chwila. Tylko zechciej, tylko przyjdź, tylko miłość nie przemija. Gdy przyjdą lepsze dni, zawołam cię, ty tylko usłysz, tak pragnę i tego chcę. Ty tylko nie zamknij drzwi, niech przyjdą lepsze dni, odnajdę cię. Ty tylko czekaj, jak słońca nierozłączny dzień. Będziemy razem co dzień, ja i ty. Ja i ty. Noc i miasto śpi. Czy można z ciszy drwić? Tam, gdzie koncert był, tylko został pył. Promień błysnął nam, tam radę wszystko znam. To chyba był zły znak. Dlaczego tak? Tak nie może zawsze być. Dobra myśl i dobra chwila. Tylko zechciej, tylko przyjdź. Tylko miłość nie przemija. Gdy przyjdą lepsze dni, odnajdę cię. Ty tylko czekaj, jak słońca nierozłączny dzień. Będziemy razem co dzień, ja i ty. Szanowny panie Zbigniewie, w imieniu sympatyków Okienka Lirycznego serdecznie dziękuję panu za przybycie do nas, za zaprezentowanie swojej twórczości. Życzę, by talent, którym pan jest obdarzony, jak najdłużej niósł radość ludziom i treściwie urozmaicał kulturę wileńską z polskim rodowodem. Do widzenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i nie mogę jeszcze podać daty, ale chcę zaprosić nie za długo na koncert prezentujący mój album, który będzie się nazywał Niech gitary grają. A czy pan powie miejsce, gdzie się będzie odbywał koncert? Na pewno będzie to Polski Dom. No, wszystkie drogi prowadzą do DKP. Do Polskiego Domu Kultury w Wilnie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo państwu. Szanowni słuchacze, czas naszej audycji dobiegł końca, więc żegnamy się z państwem, życząc dla wszystkich pomyślności i dobrobytu na co dzień. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.